Dzień dobry, od rana Rafał już odebrał przyczepkę do wypożyczalni, ale jeszcze wyskakujemy na chwilę do naszego ukochanego lumpka, żeby znaleźć jakieś kreacje fantastyczne na jutro. Mam nadzieję, że coś tam czeka. Mamy to, ale nie sądziłam, że będzie tyle ludzi. Mam różową koszulkę. Jest. Przyczepka zapakowana, wszystkie inne sprzęty w samochodzie. Pędzimy na cele. Rafał zaczął śpiewać i się wypogada. Kajaczki już na wodzie, Rafał szykuje stanowisko, a ja pędzę na basen. Uderzyłam się w kolano i jem kanapkę. W basenie i głos planowałam stracić dopiero jutro po koncercie albo w trakcie, a to się powoli zaczyna dziać. Oj, tak zdecydowanie o takiej kawce marzyłam. To była szybka regeneracja. Pędzę jeszcze na szybciutkie zakupy. Wszystko jest dzisiaj szybciutkie i ostatnio też. Zmierzam już nad zalew. Ale właśnie najpierw przystanek, kilka potrzebnych rzeczy na liście. Pewnie jeszcze spoza listy coś padnie jak zawsze. Mamy to, wyskoczyłam do Rossmana, a teraz już pędzę nad zalew i pewnie długo nie zostaniemy, bo się okazuje, że dzisiaj jeszcze wyruszamy, nie wiem czy w pełnym składzie, czy jak, ale czeka na nas przyczepa, tylko że czeka w Pomorskim, więc jeszcze trzeba zaplanować cały wyjazd. Nie wiem jak to działa, ale na plaży jest o wiele goręcej niż w mieście. Siema, przygrzało? Troszeczkę, to już cały opalony jestem. Ojej. Te koszulki wyjąłem, teraz jest koszulki. Watermelon sugar. Jesteśmy gotowi. Jedziemy z jeszcze starą przyczepką. W sensie chyba nie starą, ale nie naszą jeszcze. Już się nie przepakowaliśmy specjalnie, żebyśmy system opracować. Właśnie, nasza już jest, ale jeszcze nie wiemy do końca, jaki będzie dobry system mocowania tego, bo chcemy coś wymyślić. Mi się wydaje, że takie cieńsze pasy będziemy musieli kupić i będzie to lepsze niż te grube, co mamy. Okej, z takich cieńszych chyba jeden kupiliśmy kiedyś. No jeden, właśnie jeden mamy, ale jest taki delikatny. Trzeba na nim przymierzyć, czy to by było ok. Kajaki w ogóle trzeba wozić do góry dnem, tak jest ustalone tam. Mamy taką gumę od... Dobra, jedziemy na Harry'ego Space'a dzisiaj! Przepraszam, opowiadaj. Już mi się odechciało. Chyba, że jedziemy z kajakami na Harry'ego Stasia, to powiem. No tak, przecież będzie pływał, przyjedzie do zalewajki, znany muzyk. I będzie sobie u nas pływał na kajaczkach i go policzymy tak samo, jak on liczy sobie za koncert. No to ładnie, to będzie spływ. I dzisiaj nad zalewem jest wydarzenie, które właśnie współorganizujemy, co jest bardzo ciekawe. Lecimy wszystko rozstawić, przygotować. Później mamy zastępstwo wspaniałe i lecimy na rejs i koncert. Także aktywna niedziela. Trochę się dzieje. A jeszcze 3:30 wróciłem z morza, nad morza. Ja zdążyłam się zdrzemnąć. Na macie zasnęłam tej z kolcami. Przysnęłam 20 minut, bo patrzyłam, o której dodałam zdjęcie i było 24 minuty. I przyjechałam. Załatwione. Także mamy z Pomorza przyczepkę. My już się zbieramy, ale jest godne zastępstwo. Dzień dobry, nieuczesane. Czesane wiatrem. Drugi się żnył, gdzie się znył? Tak morsy jest. I nie morsy. Tak jest. O, morsy, foki przywieźć. I wszystkie inne syreny. Wow, przesiadka do samochodu rodziców. Zamieniliśmy się nad zalewem, impreza trwa dalej. Niedługo skończy się bieg, zacznie się jeszcze dalsza część wydarzenia, czyli samoobrona, yoga, a nasze kajaki i łucznictwo przez cały salutki czas imprezę się również odbywają. A my pędzimy do Warszawy, już mamy parking zaklepany pod Stadionem Narodowym, także jedziemy po prostu. Tylko zrobiłam makijaż i Rafał już mnie zabrał do restauracji. Oj, Grażyna, to zaraz pokażę. Na górę.
Mija. Warszawa! Jesteśmy! Ziomeł, dziadzio! Ja już tutaj coraz bardziej ubrana. A ja już coraz bardziej rozebrany. Nie wiem, jak ty się bardzo przybierzesz. A bo ja jeszcze się tutaj doszykowałam w KFC w łazience. W kurczak. Szybka przesiadka. Jesteśmy już nad Wisłą. I dzisiaj są tutaj trzy warszawskie syreny. Przed przemianą Rawcu wygląda bardziej jak wróżka zębuszka, jakbyśmy skrzydełka tutaj. Tak. Syrenią, wróżką, zębuszką. A pokaż nasz plecak, jaki mamy specjalny na płytkę syrenią. A... Nie, jakby gitarę miała to tak. No. Hey, go. Zapraszam na jako pierwszy raz zdobywasz ten oto bilet na górę. Ja postanowiłem wyjść na górę, zobaczyć co u naszej syrenki. Opalam się, ale wieje trochę i się wysuszyłam właśnie. Ale ja słyszałem, że od wiatru też się można opalić. Okej, opalić tak, ale przemieniłam się i teraz mam nogi i potrzebuję wody, żeby znowu się przemienić. Przemieniamy się? A ile ci to zajmie szybko? Raz, dwa. Jeden. I gotowa. Szybko. Cześć. Hej. No chyba jest to. Jedna tabletka to dopiero start. Widziałeś to? No widziałem. Syrenka warszawska by była w Wiśle. No i oczywiście dopiero co wysiedliśmy z naszej barki, z naszego statku, a już syrena przemienia się na nowo. Znowu ma płetwę zamiast nóg i tutaj będzie pięknie pozować syrenka warszawska. Jeszcze tylko miecz i będzie żaglowiec, windsurfing. Nie wiem, wszystko co ma miecz. No, cudny był rejs i spotkałam na rejsie inne dziewczyny, które chciały zostać syrennami, także syrenkowo. To by nie chciał. Razem, oczywiście. Super. No i RMF FM bardzo dziękujemy za cudowny rejs. Naprawdę nam zrobili dzień, tydzień cały i miesiąc i rok, bo naprawdę rewelacja. I dostaliśmy bilety, jesteśmy w sektorze Bacharego. Media, także chyba będzie. Zaraz lecimy. Ale mega dzień, naprawdę się bawimy rewelacyjnie, jeszcze w takim fajnym towarzystwie wyjdziemy na ten statku, że szok. I teraz jesteśmy już pod stadionem. Lecimy do autka, bo syreni Hogonów chyba nie uda nam się zabrać na koncert, więc szybka metamorfoza, taka wersja alternatywna. Syrenia u mnie chyba pozostanie. Zobaczymy za chwilę. Jakbyśmy patrzyli na... nowa sierowcza, nowa stylówka, u mnie się pojawił błysk, bling bling. Dach jest zamknięty i zobaczcie, jak się prezentuje stadion podczas supportu. Ogromne. We'll be right back.
Jest mój ludź, mój ulubiony ludź. Dzień dobry, dzień dobry. Przed nami podobny scenariusz jak wczoraj, czyli jedziemy właśnie z naszą przyczepką, z kajaczkami. Jaramy się bardzo, bo jest mega pro kajaczkowa i w ogóle mega. Jest miejsce na wiosła i na wszystkie nasze kajaki. Jeszcze jest zapas miejsca na kolejne wodne sprzęty, także na pewno z tego skorzystamy, to kwestia czasu jest. Jedziemy nad zalew, tam dzisiaj głównie dowodzi kapitan. Tak jest, zapraszam. A, zapraszamy, zapraszamy. Na bok. Tak jest, a dzisiaj ja będę osobą kursującą w tobie z powrotem i będę biurowe kwestie ogarniać. Mamy dużo nowych osób na zajęcia, a dzisiaj niestety jeszcze zajęcia musimy odpuścić, co pewnie słychać po moim głosie pięknym. Jutro wracamy na basen, taki jest plan, także poumawiamy już zajęcia, dopniemy grafik, poprzekładamy te poniedziałkowe i wtorkowe. No i działamy dalej. Piękna pogoda! Stanowisko przygotowane, tutaj nasz straganik, tam ucznictwo, rafciu gotowy, kajaczki, kopoczki, dwa na wodzie, jeden jeszcze na przyczepce, no i się. No.
zrobiłam ekspresowe zakupy w Lidlu, bo kończyła się w domu kawa i to na tyle, że już by chyba na ostatnią, ostatnie dwie filiżanki zostało, nawet nie kubeczki, także uzupełniłam zapasy, zrobiłam jeszcze jakieś zakupy takie obiadowe, ale to są takie letnie obiady, nic tam takiego wielkiego, tylko jakieś warzywka, ziemniaczki z koperkiem, fasolka, to jest po prostu najlepszy czas, taki lipiec na takie pyszne jedzonko i pędzę do domu teraz pracować. Tak, to jest już po 14, ja zdążyłam zrobić szybkie zakupy, ogarnąć troszeczkę dom i jeszcze nie otworzyłam laptopa, a teraz no, szybko zrobiłam obiad i lecę go zawieźć Rafałowi razem z kawą. Ja swoją wypijam właśnie teraz. Podjechałam właśnie na Zalew, zostawiłam Rafałowi obiad, kawkę i pędzę teraz na chwilę do rodziców podrzucić kilka rzeczy i siadam wreszcie do biura. Zrobiłam co w mojej mocy, żeby odpisać na jak najwięcej wiadomości, ale to nie są odpowiedzi w stylu tak nie, tylko raczej wysyłam pełną ofertę. Zawsze się staram ją spersonalizować, bo to bardzo jest wiele różnych opcji zajęć mamy i to są totalnie różne oferty, także nie da się po prostu skopiować pliku i wysłać, tylko tam trzeba się bardziej rozpisać. No i nie przewidziałam drobnego szczegółu, że jak podpisuję na wszystkie nawet wiadomości, to nie jest koniec, bo później przychodzą te wszystkie kolejne wiadomości, odpowiedzi na to, później dogrywanie terminów, więc siedziałam nad grafikiem, ale to jeszcze trzeba mocno dopracować, bo każdego tygodnia mamy inny grafik, niektórzy przychodzą regularnie, ale są też osoby na przykład na pływanie w Srebrnym Ogonie jednorazowo albo raz na jakiś czas i tam zawsze jak tam się coś zwolni, teraz sporo osób wyjeżdża, też choruje, także sobie to trzeba cały czas na bieżąco dogrywać, także... Lecę teraz po Rafała. Też już mi takie żarty wysyła głupie, że chyba tam się mocno przygrzał. Także lecimy się spakować, załadować kajaczki. No i już prawie mamy. No po 19 jest. A później jeszcze pracka biurowa. Zgrałam się idealnie z ostatnią parą. Już pływali przy takim pięknym, prawie że zachodzie słońca. No i się zbieramy. Dzień dobry. Dzisiaj ruszamy nad Zalew już na dwa samochody i na przyczepkę. Coraz więcej nam i ludzi, i sprzętów jeździ z nami. Lecimy i zaczynamy kolejny intensywny dzień. Dzisiaj również przed nami zajęcia na basenie, także my tutaj na początku pomożemy wszystko rozładować, naszykować. Dzisiaj się zapowiada intensywny, piękny, upalny piąteczek, także będzie się działo. I weekend również bez żadnej chmurki, ma być około 30 stopni, więc cudnie. Tego się nie spodziewaliśmy, ale dzisiaj w drodze do pracy zatrzymują nas korki, ale to chyba plaża się powiększa z tego co widzę. Meldujemy się już dużo później. Popracowaliśmy trochę w naszym domowym biurze, ogarnęliśmy grafiki i jeszcze oprócz biura otworzyliśmy salon barberski, bo się okazało, że barber Rafała ma terminy dopiero w połowie miesiąca. Ale to jeszcze potrwa. A jest potrzebny już, więc musieliśmy sobie poradzić na własną rękę. No i wszystko już ogarnięte. Pędzimy na basen. Dzisiaj szkoła syreni trytonów, nauka pływania, zabawa na basenie, a oto efekt naszej pracy. Adrianny. Moja głowa. Broda. Tak się czułam z tym maszynką. Dzień dobry, tego widoku dawno nie widzieliście, bo sama go w lustrze nie widziałam bardzo długo. Mam okularki, bo coś mi się dzieje z prawym okiem i odpuściłam jakiś czas noszenie nocnych soczewek, żeby tam się wszystko uspokoiło. Więc ta-da! Pakujemy się właśnie na Zalew. Tygodnie.
Częstochowie jest strzeżone kąpielisko, są bezpłatne leżaczki u nas do wypożyczenia, kajaki, jest ucznictwo, jest stragan plażowy, na którym wszystkie potrzebne rzeczy, dmuchańce i zabawki dostaniecie. Bransoletki nawet z maszerkami możecie kupić. Także zapraszamy, pędzimy na dalej. Ależ jest upał, jak możemy to się chowamy w autku, ale dużo się dzieje, naprawdę sporo, spory ruch i na kajaczkach i na i piłki wszystkie wyprzedane i w ogóle dużo są tutaj na straganiku dzieje i na plaży także, o, jest chwila wytchnienia, to się chowamy. I podjechaliśmy jeszcze pod Lidla, bo już pod koniec dnia zaczęło nam brakować płynów. Wypiliśmy dzisiaj kilka butelek wody, maślankę owocową, izotonik i jeszcze coś mieliśmy, kawę mieliśmy w termosiku i to było zdecydowanie za mało na taki upał, więc uzupełniamy płyny. Rafał właśnie poszedł po zgrzewkę wody, jakieś napoje jeszcze na jutro, a ja tutaj sobie czekam. Z przyczepką jeszcze jesteśmy, no i rewelacyjna frekwencja dzisiaj na naprawdę bardzo, bardzo dużo się działo w sobotę. Przegenialnie było. Dzisiaj zalew przez cały dzień. Teraz jest już 21:13. Więc my tak sobie tutaj od 11 urzędowaliśmy. Planowaliśmy najpierw 19:20, zależy od pogody. Jeszcze się trafili na koniec. Trafiła się duża ekipa, także zostaliśmy trochę dłużej. Jeszcze później sobie weszłam do wody. Niespiesznie zebraliśmy się i powoli lecimy do domku. Dzisiaj chyba z 10 razy wchodziłam do wody, żeby się ochładzać, bo upał cały, całutki dzień, około 30-31 stopni. Rewelacja. Odwiedzili nas fantastyczni goście, instruktorzy, tiktokerzy, którzy również prowadzą zajęcia na pływalni Wodnik, ale w Warszawie i my się już znamy trochę przez internet, ale dzisiaj specjalnie do nas przyjechali, żeby nas odwiedzić, popływać kajaczkami i fajnie razem spędzić czas, także bardzo, bardzo dziękujemy i się bardzo cieszymy, że do nas wpadli, szczególnie, że miałyśmy okazję z Oliwką przemienić Tomka w Trytona po raz pierwszy tutaj na naszym pięknym zalewie, a właśnie teraz już uciekł mam trochę od tłumu na plaży, bo dzisiaj upał totalny. W zasadzie już godziny kąpieliska się skończyły, bo już jest przed 19, ale ludzi naprawdę nadal jest sporo. U nas też kajaczki na wodzie. Ja też sobie wyszłam na chwilę, właśnie wyszłam z wody po raz chyba 5 czy 6 dzisiaj i wyszłam na kajaczek trochę się ochodzić. No, dzisiaj zdecydowanie był rekord rekordów. Jak działamy od majówki, to dzisiaj było zdecydowanie najwięcej klientów. Byliśmy do 21:00 i naprawdę do ostatniej chwili było dużo ludzi, także teraz regenerujemy moce i siadamy do kół. Dzień dobry, w poniedziałek. Wczorajszy dzień był rekordowy również ze względu na opaleniznę, a raczej spaleniznę. Dzisiaj doskonale wszystko czujemy i nam się przypomina wczorajszy dzień, jak tylko nas muśnie ubranie. Jedziemy na zalew. Dzisiaj rozstawiamy sprzęt i później pędzimy na basen. Jeszcze w drodze załatwimy kilka rzeczy zakupowych również. Także póki co lecimy na plażę i polecamy taką temperaturę również, bo jest cieplutko, dzisiaj trochę więcej chmurek, ale nadal upalnie. Zrobiliśmy zakupy, a teraz pędzimy jeszcze na obiad. Musimy nabrać moce na dzisiejsze zajęcia. Lecimy do pracy. Gdzie jest to, gdzie najpierw jakiś pyszny obiadek. Czas na obiadek. Tutaj żurkowy chłopak w
wciąga już drugą porcję, także standardowo podwójny żurek, a u mnie dzisiaj kurczaczek. Na jedzenie wracamy do domku i ogarniamy sprawy biurowo-grafikowe teraz. Mamy poniedziałek, więc może uda się, nie powiem, że ten tydzień, bo to zbyt ambitne teraz, żeby to wszystko dograć, ale dzisiaj i jutro spróbujmy dopracować nasz plan dnia. I meldujemy się w drodze na basen. Dwie kawy później, trochę więcej mocy, tu jeszcze wjechała drzemka. Damy radę, lecimy na zajęcia. Dzień dobry. Jesteśmy właśnie w drodze do naszej wypożyczalni i robimy sobie rundkę honorową. Troszeczkę jedziemy naokoło, ale zauważyliśmy, że jak jedziemy przez miasto, to nasza przyczepa z kajakami doskonale zwraca uwagę, przyciąga wzrok, więc korzystamy z tego i jedziemy troszeczkę naokoło, żeby się pokazać, że już jedziemy na zalew i zaraz szukujemy stanowisko. Miała być już burza. Wymarzyliśmy sobie, że pojedziemy w ten wolny, jedyny czas do urzędu skarbowego. A to takie rozczarowanie. Jest ładnie, naprawdę ładnie. Widać, że się zanosi na burza, ale jeszcze nie teraz. Więc jedziemy nad zalew i pewnie z takie godzinkę, dwie tam będziemy, zanim nas deszcz pogoni. Także startujemy z małym poślizgiem. Podzieliliśmy się zadaniami, Rafał zostaje nad zalewem, a ja pędzę dograć grafik na dziś, bo widzę, że ktoś tam odwołał, ktoś tam by chciał przyjść, także musimy pozamieniać trochę godzinki. No i cóż, jest tak ciężko w powietrzu, że się zbiera na tę burzę na pewno. Także myślę, że niedługo tutaj wrócę, żeby w deszczu, w popłochu wszystko zbierać, a tymczasem pędzę, jeszcze postaram się troszeczkę ogarnąć w domu, bo na to ostatnio w ogóle nie ma czasu i siły. Zdążyłam dopiąć grafik tylko na dziś i muszę pędzić, w domu nic nie ogarnęłam, ale zaczyna palać. I melduję się już nad zalewem, ładujemy kajaczek, bo dzisiaj tylko jeden zdjęliśmy z przyczepki i się wypożyczał, także bardzo, bardzo fajnie, a teraz już pędzimy. Dzień dobry. Musiałam skorzystać z tej okazji, że dzisiaj z samego rana nie popycham żadnej przyczepy, nie noszę kajaków, ani dziwnych innych mokrych dzisiaj rzeczy. Tak, pada deszcz, także wypożyczalnia jest dzisiaj zamknięta, a my załatwiamy sprawy urzędowe. Mamy randkę no tak, w Zgierzu, w Urzędzie Skarbowym. Tak, nie ucieknie się przed podatkami, także idziemy właśnie pewne zapłacić. Tak jest, za naszą przyczepkę. Dobra, poprostujemy. Załatwione, a teraz wyskoczyliśmy jeszcze na szybkie zakupy i znalazłam sobie przepiękny plecaczek. Supów jeszcze nie mamy, ale tak bardzo się nie mogę doczekać pływania na własnych supach, że już mam plecaczek wspaniały, przeuroczy. A tutaj mamy wielką tablicę, będziemy się bawić w szkołę. Przydała mi się taka tabliczka do wypożyczalni. No i teraz to jest prawdziwa wycieczka z widokiem miejscówka. Wycinamy obiad. I wjeżdżamy już do Ozorkowa. Szybę przed chwilą byliśmy, ale coś nie zadziałało. Padamy w sumie do domu na sekundę tylko, żeby się spakować i lecimy na basen do zajęcia. Wpadliśmy tylko do domu na sekundę, żeby zabrać rzeczy na basen. Rafał zdążył umyć. Nie polecam, tak, nie polecam mycia zębów w koszulce do wyjścia, bo jestem cały białe kropki. Teraz wszyscy już wiedzą, że moje zęby. Wiesz, coś udowodnić. Może maluję ściany, mam w domu. Lecimy na basen, na zajęcia nauki pływania, tylko na basenie, tak, szkoły, syren i trytonu. Także na szczęście zaraz dajmy tą koszulkę i nie będzie siary. Dzień dobry, piąteczek. Właśnie ruszamy w naszą rundkę reklamową po mieście z tą przyczepką pełną kajaczków i ruszamy na zalew. Piąteczek, piątunio, także zapraszamy gorąco na wypożyczalnię. Wczoraj i przedwczoraj padało, także niestety wypożyczalnia była zamknięta, ale teraz myślę, że nadrobi się to, bo piątek zapowiada się słoneczny, sobota, niedziela też będzie piękne słoneczko, tak, także weekend zapraszamy. Weekend się dzieje dużo nad zalewem, także wpadajcie.
nastąpiła szybka zamiana samochodów, stanowisko już przygotowane, rodzice przyjęli dowodzenie, a my pędzimy teraz na kawkę i do biura ogarniać bieżące sprawy. Jest i kawka, no i nie ma nudy, cały czas jakieś nowe wyzwania, także tutaj tym razem przy komputerze działa. Wyruszamy w szybką misję ratunkową nad zalew, będziemy ratować moją mamę, tudzież parasol, bo w pojedynkę trudno sobie poradzić, kiedy wiatr porwie go z krzaczory i dostałam zdjęcie pod tytułem z opisem znajdź parasol i tylko taki kawałek dość nie jest zielony, bo w ogóle go nie było widać, poleciał krzaki i w jedną osobę trudno go wyciągnąć, także mam nadzieję, że w trójkę się uda. Ijo, ijo! No gdzie jestem? A, tu! Tu? Jak wysoko! Poleciało tak, myślałam, że przez drzewa przeleci, on tam był tam i wpadł. Odzyskaliśmy parasol, a teraz pędzę do Rosmana, bo ja się wybieram w weekend na panieczki i spać to ja nie będę za wiele, więc w razie czego wezmę sobie jakieś jednorazowe sołczewki. I jeszcze przy okazji lecimy po tuż do drukarki. To jest jak kawa, kawa i tuż, to jest nam najbardziej potrzebne ostatnio do życia. Pijemy tuż, drukarka pisała. Dajemy radę. Zawieźliśmy umowy nad zalew i pędzimy, może w końcu na przykład uda nam się coś może zjeść. Byłoby miło, bo zaraz musimy lecieć na basen. Wcale nie żyjemy w pośpiechu, wszystko jest spokojnie. Zapach roznosi się po całym domu. Cinamy bób. Pędzimy na basen. Na razie stoimy, teraz ruszamy i zaraz będziemy pędzić dalej. Jesteśmy już po zajęciach, wypłukani z mocy, mega głodni, a dzisiaj czeka mnie jeszcze czynność, której nie cierpię. Muszę się spakować, naszykować ubrania. W sensie to jest jedna noc, więc tam nic takiego, ale... No, dwa dni, ale dwa dni. Ale dwa dni, właśnie. Coś musimy pysznego zjeść. I nabrać mocy. Dzień dobry, dziś wieczór panieński mojej przyjaciółki Agaty, więc upiększam się, doładowuję i za chwilę lecimy w trasę do Warszawy. W nocy zrobiłam pedikir sobie i śpiącemu Rafałowi. Ja. Być może, ale zostawiłam cię zobaczyć w widocznym miejscu. Pediki. Ja już czekam na dziewczynę, Rafał leci na kajaczki rozładować. Bardzo piękne słońce, dzisiaj, jutro. Zapraszamy cieplutko, cieplutko. Znaczy zapraszam też tygodnie, ale weekendzik na pewno jest upalny. Tak, jest dziwnie, bo się rozstajemy na dłużej niż 24 godziny, my jesteśmy całą dobę razem ostatnio. A kiedyś na kilka miesięcy się rozstawaliśmy, na Rafał był marynarzem, a teraz w ostatniej chwili sobie przypomniałam, że przydałaby się jakaś druga pasta do zębów, jakieś takie rzeczy, bo wszystko mamy jedno. I o. I o. I o. I o. I o. I dwa osły się rozdzielają. Ale oboje mamy taki sam pedikir szynej.